Nie, do radia w ten dzień już nie wróciłem, natomiast do radia wróciłem w następny dzień, znów na godzinę 9 rano. No i bardzo słusznie, ponieważ po jakimś czasie ulica została całkowicie zamknięta Berwińskiego. W samej rozgłośni już było wojsko. W ciągu nocy prawdopodobnie tam albo w poprzedni dzień obsadzili całą rozgłośnię, zrobili sobie zbrojownię. No, natomiast co złego, to powycinali tam takie bardzo ładne, ozdobne krzewy, które tam jeszcze od czasów dawnych były po prostu przez tych poprzednich właścicieli hołubione. No i nie pamiętam już godziny, w każdym razie dostaliśmy wiadomość, że mamy pozostać, że nie wolno nam wychodzić z budynku, bo ma ktoś ważny przyjechać. No i tak przy oknach czekaliśmy, kto tam ważny przyjedzie. Okazało się, że tym ważnym to był ówczesny premier Cyrankiewicz. Oczywiście poznaliśmy go po łysinie. No i po dość takiej, powiedzmy, tuszy. Czym przyjechał? Przyjechał taką... samochód, to był Skoda, o ile pamiętam. Tam było widać chyba tę markę. I co mi takie charakterystyczne, to było to, że przy tym samochodzie wszystko było większe. Koła były większe, drzwi były większe, no wszystko było większe. Nie wiem, czy to jakiś szczególnie tam opancerzony był ten samochód, czy jakaś limuzyna specjalnie dla niego wykonana, trudno mi powiedzieć. No i po wyjściu z tego samochodu zauważyłem, że w ręku ma zwinięty w rulon taki zeszyt, tam, jak to tam dawniejsze było, tam 50-kartkowy chyba, czy 30-kartkowy. No i złość na twarzy. To można było na tym człowieku spostrzec. No i po przejściu do rozgłośni polecenie nagrania przemówienia dostał nasz szef, którym był w tym czasie Zenon, jak on się nazywał? Andrzejewski, Zenon Andrzejewski. On był naszym szefem i jako że szef, to chyba większe zaufanie do niego. No i po nagraniu oczywiście zaraz odjechał stamtąd Cyrankiewicz. Zresztą nagranie było chyba, ja w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale mam wrażenie, że nagranie szło na żywo, znaczy, że przemówienie szło na żywo, a prócz tego było nagrywane chyba tak, ale nie jestem pewien, trudno mi powiedzieć w tej chwili. No i oczywiście czołgi w dalszym ciągu pozostały, także przez ulicę Berwickiego nie można się było właściwie tam nigdzie przedostać. Wszędzie trzeba było pokazywać legitymację i się tłumaczyć tam wiele, wiele, wiele razy.